Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj z innej sytuacji, bo jesteśmy na wycieczce sobie. Znaczy sam sobie pojechałem poszukać ciekawego miejsca, bo widziałem, że już się słoneczniki pojawiły, ale niestety nie mogę ich znaleźć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest koło 8, zobaczymy, czy słońce wyświeci, ale słuchajcie, partnerem dzisiejszego odcinka jest firma K&F Concept, moi drodzy, która zasponsorowała mi, zobaczcie, plecak fotograficzny, o którym opowiem wam za chwilę. Także poczekajcie, poszukamy ciekawego miejsca, żeby się zatrzymać. Nie wiem, czy zachód słońca wyjdzie, słoneczników nie ma, kurczę, szkoda. Może z południowej części Bydgoszczy, z tej strony nie ma, są puste pola, niestety dużo gospodarstw jest na sprzedaż. To jest przykre i smutne, no ale taka jest kolej rzeczy. Zatem, moi drodzy, dojedziemy gdzieś, poszukamy ciekawego miejsca i opowiem wam dzisiaj o tym plecaku. I być może zobaczymy okolice z góry, z drona, żebyśmy wiedzieli, co wyjdzie. Dobrze, do zobaczenia za chwilę, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, pozwolicie, że się troszkę rozbiorę. Dobrze, to założę okulary, tak, bo siedzę dokładnie pod słońce. Zresztą chyba nawet cień widzicie mojego statywu na DJI. Moi drodzy, ciekawe, czy nagrywa? Nagrywa. Moi drodzy, słuchajcie, niedawno temu, jak mówiłem wam o aplikacji BeenTo, do której was serdecznie zapraszam, moi drodzy, tam wrzucam zdjęcia, nadaję geolokalizację, możecie odwiedzać miejsca, w których ja jestem. To jest taka alternatywa, wiecie, do całych social mediów. Fajni fotografowie tam są, można fajne znajomości poznać, zaznajomić się I przejrzeć ciekawe miejsca. Na Facebooku czy Instagramie jest tego pełno. Tam w tej aplikacji wybieracie to, co was interesuje i tylko w tym temacie. Zresztą może robię osobny film na ten temat, o tej aplikacji, ale was bardzo serdecznie zapraszam do zainstalowania tej aplikacji i podajcie kod, który wam się teraz tutaj wyświetli. i z tym kodem później będą jakieś z tego korzyści po rozmowie właśnie z twórcami tej aplikacji. Dobrze, wracając do tematu, dostałem propozycję opisane tej aplikacji i tak dalej w zamian za to, że wyślą mi plecak. Moi drodzy, ja szukałem plecaka małego na rower, bo wiecie, że jestem rowerzystą, tak? Jeżdżę cały rok, nieważne jaka pogoda, sam serwisuję sobie rower. Fakt, że chcę dokupić drugiego, bo jak widzieliście, to jest typowy XC, czyli cross country. Chcę, mówię, gravela, żeby w dalsze trasy jeździć w miarę szybko i obtroczyć go bardziej. Wiadomo, ta kilka dni to trzeba zabrać ze sobą namiot, śpiwór, ewentualnie jakieś tarpy i tak dalej, przeciwdeszczowe, do tego ładowarki, dużo sprzętu, a wtedy można więcej obtroczyć. Ale to z biegiem czasu, trzymajcie kciuki, żebym mu zbierał. Już troszkę pieniędzy mam i zobaczymy, co będzie dalej. Moi drodzy, wracając do tematu, dali mi propozycję paru plecaków i ja wybrałem sobie taki mniejszy, słuchajcie. Zobaczcie, on wcale nie jest duży, mieści się tak, jest sztywny i tak dalej na plecy, idealnie się nadaje na rower, jest sztywny, można wszystko sobie zrobić, zanim powiem więcej. Oczywiście link do niego, do zakupu jest oczywiście w opisie tego filmu, a ja Wam go przedstawię. Moi drodzy, leciutki plecak, zobaczcie, nawet jak mam tutaj załadowany, to on jest bardzo lekki, co mnie bardzo zaskoczyło, gdyż głównie plecaki twarde i tak dalej, jak miałem do czynienia, to były troszkę cięższe, a ten jest leciutki. Ja tu mam naprawdę sporo rzeczy. Ten statyw, który tam jest, na którym stoi Osmo, z którego nagrywam, też tutaj się mieści, słuchajcie, na dole. Z drugiej strony, słuchajcie, mamy miejsce na statyw tradycyjny, w którym chyba zrobimy jedno zdjęcie, chociaż nie ma słoneczników. No ale wiecie, że ja zawsze jak jadę, to muszę jakieś zdjęcie robić. Niebo się całkowicie przejaśnia, więc nie będzie to jakiś spektakularny wyczyn. Moi drodzy, siądę tak, żebyście widzieli. I teraz tak, z przodu jest bardzo fajny. Kolor troszkę mi nie pasuje, bo no wiadomo, jak się rzuca na glebę, ale to jest tylko narzędzie, nie? Słuchajcie, fajna rączka. Tutaj mamy kieszeń, gdzie możemy schować sobie dokumenty i tak dalej, chociaż ja mam przytroszone do bagażnika, do roweru na moje dokumenty. Słuchajcie, tutaj jest kieszeń i standardowo filtr polaryzacyjny, filtr ND, baterie, osprzęt dodatkowy do drona, bo wiecie, że mam cały Fly More Combo, czyli wszystko wymienne i tak dalej. Co jest fajne, to mamy z przodu. Ok, to jest taka przestrzeń, ale jak otworzymy tą klapkę, słuchajcie, tutaj mamy dodatkową kieszeń. Ja ostatnio, jak byłem na poprzednim filmie, robiliśmy zachód słońca w Łęgnowie u nas, to tu miałem schowaną, słuchajcie, kurtkę. Dosyć taka cieplejsza kurtka, która pomieściła wszystko. No dzisiaj zabrałem ze sobą repelent, bo ostatnio pomyliło mi się, i standardowo nóż. Zawsze mam ze sobą nóż. Każdy mężczyzna powinien mieć, ale to jest naprawdę fajne rzeczy, można po życiu pochować, tak? To mamy z przodu. Znaczy, nie będzie to długi film, no, plecak jak plecak, tak? Co mi się w nim podoba, słuchajcie, z tej strony mamy kieszeń szybkiego dostępu, słuchajcie. Jak sobie ją otworzymy, mamy bezpośredni dostęp do aparatu, którego ja używam, czyli Lumixa G5. Szybki dostęp, gdzieś jedziemy, coś chcemy, nie musimy plecaka ściągać, wyciągniemy na jedno ramię, wyciągamy i mamy dostęp. Ale teraz, co mi najważniej zaskoczyło, bo chciałem pomieścić mój drobny sprzęt na takie wyprawy, które zawsze zabieram ze sobą, tak? Czyli co się może przydać? Aparat, drugi aparat Sony do makrofotografii, dron, sprzęt do nagrywania i jest jeszcze miejsce na drugi obiektyw, teleobiektyw krótki chcę dokupić do Lumixa. I teraz słuchajcie, co mi się podoba w tym aparacie. Słuchajcie, ja wyciągnę statyw, bo pewnie zaraz będziemy robić zdjęcia jakieś, albo polatamy sobie dronem, zobaczymy. Słuchajcie, otworzymy klapkę, to cała kieszeń jest, słuchajcie, od tyłu. Na plecach, aha, co, tutaj w klapce mamy miejsce na laptopa. 13 cali, ale nie używam, mam tablet, chyba że będę jeździł na większe wyprawy, także wiecie. Dobrze, co mi się podoba? Ta mała przestrzeń, a zagospodarowałem ją całkowicie wyśmienicie, że tak powiem. DOT Mobile, do aparatu, do telefonu, jak nagrywam jakieś rolki, shorty, pionowo, albo tak na szybko wyciągnąć coś nagrać. Sony, do makrofotografii, Lumix, słuchajcie. Dron. Cały zestaw do Fly More Combo, czyli zestaw baterii plus sterowanie. Tutaj mam mikrofon i opakowanie od DJI i Osmo. Słuchajcie, mi to wszystko pasuje, gdyż tutaj jeszcze będę miał miejsce na... Najwyżej wyciągniemy sobie DJI Mobile, żeby zrobić miejsce na teleobiektyw. Słuchajcie, co mi więcej do szczęścia potrzeba, naprawdę. Jeśli macie kupić sobie coś ciekawego, małego, a naprawdę pojemnego, na takie szybkie wypady, szybkie wycieczki, czego można chcieć więcej? Mały plecak, zwinny plecak, z tego co zauważyłem, fajne ma to poszycie z tyłu. Teraz jechałem rowerem i tam jest z Bydgoszczy, jak się jedzie tu na Jagodowo, jest tak potężna górka. No około, ja wiem, kilometra, cały czas pod górę i to dosyć stromo. Ja się pocę, ale tutaj widzę, jest materiał bardzo oddychający. Plecy mam suche praktycznie. Tak, znaczy, no, suche, wiadomo, że są spocone, ale nie są tak, jak się jedzie ze zwykłymi plecakami. Dobrze. Co mogę powiedzieć? No ja jestem zadowolony. Dziękuję bardzo K&F Concept za taki piękny podarunek. I w zasadzie to by było na temat tego plecaka i patrona tego filmu wszystko. A teraz zobaczmy sobie, jak wygląda okolica z góry. Co wy na to? Dzisiaj będzie taki inny film, taki zdecydowanie inny. No, nie wiem, czy słońce nam wyświeci, ale postaram się dla was, jak to zwykle, zrobić jedno zdjęcie albo jakieś fajne sceny z góry nagrać. Dobrze. Ja rozpakowywuję się i wracamy, zaraz będziemy coś kręcić. Chyba że pokażę wam, jak latam dron. Zobaczymy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Czyli spotykamy się za chwilę, a ja potem będę wracał do domu. Wiecie co, moi mili? Jedyne zdjęcie, które przychodzi mi dzisiaj do głowy, to jest zdjęcie, słuchajcie, jak widzieliście na dronie, leciliśmy nad małym polem zboża, zresztą zobaczcie sami. O, tutaj jest małe takie pole zboża. Nie znam się na zbożach, nie jestem rolnikiem. Tam jest zachód słońca, jak widzicie, niebo jest czyste, bezsensownie. Znaczy, no tak się zdarza, nie? I musimy umieć korzystać z tego. Dobrze, jedyny pomysł na zdjęcie, już kadr sobie ustawiłem, szukałem tutaj na polu. To jest, i jedyne zdjęcie, które dzisiaj zrobimy, to jest, zaraz Wam pokażę, tutaj na wyświetlaczu, to jest niskoaparat. Zresztą zobaczcie. To jest niskoaparat, moi drodzy. Oj, wy tu nic nie widzicie. Dobra, zróbmy to tak. Zróbmy to z góry. O! To jest, moi drodzy, niskoaparat. Kłosy zbóż wystające. Zresztą wiecie co? Nagrywam Wam to teraz. Te kłosy wystające ponad horyzont. Jak widzicie, horyzont mamy równo tutaj z tym wszystkim. I no jedyny pomysł. Są te marziaje, wszystkie nie wziąłem. Ochrony na obiektyw. Zresztą chyba nie mam nawet. Muszę poszukać. Dobrze, to widzieliście kadr, jaki chcę zrobić. Teraz pokażę Wam parametry. Teraz tak. F, słuchajcie, jak najmniejsze. Ja mam 3,5 F na tym. Zmniejszymy sobie czas naświetlania do 2000 sekundy. I teraz ostrość, moi drodzy, ustawimy sobie na ten kłos. Jak widzicie, ja mam tutaj, jak ustawiam sobie ostrość, ja mam podgląd z bliska, jak to wygląda. Powinno być dobrze. Teraz ustawimy. Timer mam oczywiście na 2 sekundy i zobaczmy zdjęcie. O, wiadomo, słońce zawsze przepali. To jest normalne, moi mili, ale zobaczmy to zdjęcie, jak to wygląda. Nie będzie to jakieś super zdjęcie. Jest ostre, ale można by było jeszcze ustawić tu na ten kłos, jak widzicie. Przestawimy go sobie. Ciekawe, czy nam się uda wyostrzyć na nie. Jest. Udało nam się wyostrzyć. Dobrze. I zrobimy jeszcze jedno zdjęcie. O. Dobrze. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Cienie wyciągniemy. O, tu widzę, jest ostry ten kłos. Reszta jest... Nie... Dobra. Wiecie, dlaczego, słuchajcie, taką przesłonę dzisiaj dałem? Gdyż nie ma nieba, słońce jest nisko, a przed sobą mamy parę elementów, na które warto zwrócić uwagę. I czasami takie zdjęcia też są ciekawe, moi mili. Gdy... Ale mam czerwony twarz, nie? Tak, słońce jest nisko. Czerwonoskóry jestem. Dobrze. Moi mili, skupić obraz, jeden punkt na danym punkcie, który nas ciekawi. Jeden punkt na danym punkcie. Wiecie co? Chyba mnie te upały męczą trochę, co tutaj teraz się pojawiły. Dobrze, musimy skupić oko widza na danym punkcie, na którym chcemy mieć ostrość. I tak jak widzicie na tym zdjęciu, które Wam teraz pokażę, jest to ostrość na kłosy zboża. One są charakterystyczne dla polskiej przyrody, słuchajcie. Charakterystyczne dla tego, co mamy tutaj w naszej przyrodzie i dlatego skupmy się na tym. To, co jest tło, może być całkowicie rozmyte i to jest fajne. Jak widzicie, nawet przy przesłonie 3,5 daje nam to fajny efekt specyficzny. Dobrze. Mam nadzieję, że z tego wypadku jesteście zadowoleni i widzimy jeszcze za chwilę, jak będę się pakował, bo jeszcze mam Wam coś do powiedzenia. Dobrze, kochani. Moi mili, jak widzicie, nawet zwykły wypad, chciałem Wam opowiedzieć dzisiaj tylko o moim nowym plecaku, który dostałem od K&F Concept. Fajnie jest dostawać prezenty, wiecie? Ja wiem, niektórzy będą gadać, że to jest, wiecie, narzucanie się i tak dalej, on ma darmowe sprzęty. Nie, znaczy ja się zdziwiłem, nawet jak do mnie z powrotem napisali, żebym zainstalował aplikację BeenTo, pamiętajcie, i przez to otrzymam ten plecak. To jest bardzo miłe. Tego się nie spodziewałem, moi drodzy. Ale dobrze, nie o tym, moi mili, gdyż na koniec Chciałem wam powiedzieć tylko jedno. Jak zawsze. Jak się wam ten film podobał, to kuźwa dajcie jego lajka, nie? Nie, jeśli dotarliście do tej pory, zasubskrybujcie film, dajcie lajka. Wybierajcie się na podróże, tak jak ja, rowerem, szukajcie miejsc. Ja oczywiście to miejsce oznaczę na tej aplikacji, także zapraszam serdecznie. Szukajcie miejsc, róbcie zdjęcia, bo to robi ważną rzecz. Aha, i słuchajcie na rowerze, tak? Bez majtek? Ale w kasku. Dobrze, to co mogę wam życzyć? Udanego popołudnia, udanych kadrów i szerokości. Żyjcie zdrowo i zwolnijcie. Nie ma sensu się spieszyć. Do zobaczenia.